Czy praca trenera jest wymierna w jakiś inny sposób, pana zdaniem? Jak, jak sobie może taki prezes ocenić wiedzę, umiejętności trenera? Bo to są też umiejętności miękkie, tak? jakaś tam chemia między trenerem a zespołem. Bardzo jest to trudne do zdefiniowania. No tak, zdecydowanie bardzo trudne. Nie wolno tego sprowadzać chociażby do, do średniej punktowej. Tak, średnia punktowa zespołu co roku grającego o mistrzostwo będzie inna niż tego, który walczy o utrzymanie, a a jakby poziom pracy, czy, 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 czy trenowania może być taki sam, na tym samym poziomie, więc, więc nie można tego sprowadzać do tak prostych rzeczy, jak, jak tylko wynik. Tak naprawdę chodzi o cele, tak? Jeżeli, jeżeli prezes chce wygrać ligę, a nie interesuje go wprowadzania młodzieży, no to to będzie dla niego weryfikacją i szuka trenera, który jest w stanie to zrobić. Jeżeli taki prezes klubu chce oceniać trenera wieloaspektowo, no to zacznie trochę biznesowo do tego podchodzi, tak? Ilu piłkarzy wprowadziłeś z Akademii? Jakie były transfery wychodzące? Jaki był przychód? Bo tak naprawdę musimy powiedzieć, że trener, mówię teraz o trenerze, który pracuje na poziomie najwyższym, prowadzi pewną markę, tak? Prowadzi w cudzysłowie oczywiście uproszczeniu, pewien biznes, tak? I to musi się zgadzać, tak? Jest ilość piłkarzy, których się sprzedaje, ilość piłkarzy, których się sprowadza, plus wymierny wynik sportowy, który przekłada się na, na, na środki finansowe, plus Akademia, która się rozwija, tak? I teraz pytanie tylko, jak jak ocenia się tego trenera? Na, poza, poza granicami kraju, na, szczególnie poza zachodnią granicą, ocenia się wieloaspektowo, tak, pracy od wizerunku, od marketingu, od sposobu prowadzenia konferencji, nawet ubioru, bo, bo tak się dobiera i się wskazuje pewne rzeczy, tak, trenerom, bo trener jest marką, która ma promować klub, cały klub, tak? I później patrzymy, tak, czy ten zespół jako pierwszy zespół się rozwinął, czy odniósł sukces sportowy, wynikowy, tak w postaci miejsca w tabeli, czy czy, czy, czy jakichś pucharów, które gdzieś tam zdobył, plus wprowadzanie młodzieży, jeżeli mamy akademię. Także to jest bardzo bardzo złożony, złożony aspekt, jeżeli chodzi o cenę pracy trenerów, ale największe kluby prowadzą scouting trenerów i i tak naprawdę obserwują. Kiedyś, jak byłem w Portu, rozmawiałem z dyrektorem wykonawczym, byliśmy na obiedzie i mówi, że on obserwuje trzech, czterech trenerów. I to nie jest tak, że oszuka następcy. Wtedy Lopetek był pierwszym trenerem bo chce, żeby ten trener pracował jak najdłużej, ale on musi monitorować rynek, żeby wiedzieć, kto się nadaje do tego właśnie klubu, a nie, a nie na zasadzie takiej, że zwolniłem trenera, pomóżcie mi, muszę teraz następnego znaleźć jak najszybciej.